Mimo to kilka klipów. Jest Bojux, już jest, nie ma TPK, Czajek, tylko Melonik ewentualnie może tu dołączyć. Piękny, bo sam się zatrzymuje w tym momencie i Prilla flash od niego, żeby jeszcze więcej czasu kupić teleportację. Chyba zbyt późno, niestety, jeżeli miała się pojawić to wcześniej. Zabójstwo na konto Melonika, ściągnie pod wieżę, zatrzyma w tym wszystkim Benka i leci Melonik, totalny wariat. Och, to był gnar! I to jest dwóch za dwóch, Sylvan. Całkiem fajna sytuacja dla innych. Znowu robi kampy. Znajdź smok się pojawia. Tylko, że teraz znacznie bliżej, to trzeba też zaznaczyć. Tak. Jest od razu do pomocy, ale wyłapany potencjalnie April. Ta beczka w wykonaniu Chipsego. Och, on wie, jak je rzucać. Bez flasha, bez ultimate'a, support KNF. To jest znaczne osłabienie. Ale warto podkreślić, Melonik spalił mega gnara i tego narzędzia już nie będzie. Nie będzie również beczki od Gragasa. Może to jest właśnie okazja dla Cominant Friends, żeby poszukać jakiegoś olinu, jakiegoś engage'u. Może z tym ukończyć, ale Odi wyłapuje po prostu Epila. Sam jednak staje się ofiarą. Zimba, co od razu grzybek jego ultimate. Cyklon się kręci! Próbuje podbić jeszcze kolejną osobę. Azir kupuje przestrzeń, ale jest Wojuks od boku! I tak jak Flanek miał szukać grzybek, tak znalazł ją Millennial KNF! Kupują przestrzeń, wygrywają tę walkę! Tak, jest dwóch za jednego w tym momencie. Wykluczenie Aprila tutaj na pewno było czymś obiecującym. Jednak ile razy się to jeszcze zdarzy? Ile razy April zostanie tak szybko złapany? Steel toporem! Chłop to wziął toporem! I raz papa tabaczy, a raz papa tabaczniemu. Po prostu tak to jest, gdy się smajtuje na oko w jedną i w drugą stronę. Tutaj Benek nawet nie musiał smajtować na oko, to była po prostu siekiera na oko. I ale wypaliła tak bardzo dobrze. Być może Soluwa na topie, Tomku, czemu nie? Martwy grzybek. Na całej mapie coś się dzieje i Melonik, no 3-0, bestia. Tak, często powodem zwycięstwa, ale w tym wypadku troszeczkę się przyczynił ten Sandix do tego, że przewaga na rzece jest zdobyta. A puszczony smokescreen, zablokowany jednak, i zobaczmy Melonik, to on chyba z flanki będzie czegoś szukał, jednak April wrzucony sobie popa, zobaczcie, ale czy to jest najważniejszy cel? Mnóstwo tarczy, nie dość, że shield boa, to jeszcze od niego, Odi próbuje kajtować, pomagał w tym przypisie, jest na miejscu Czajek, zobaczmy, ultimate już zużyty od boku Melonik, Melonik szuka dużego gnora, oj, będzie ściekły i to są trzy zabójstwa dla Illuminar Gaming! Gonią jeszcze ewentualnie papa, to będzie go zawodnicy KNF, ale to jest tak trudno się go pozbyć! Trochę leczenia było! Czy jest opcja w ogóle zrobić potem Barona? Nie wiem, bo Seus! Ja cię kręcę! Strzela we wszystkie strony świata! Gdyby nie Melonik, mogłoby się to skończyć o wiele gorzej, spowolniony Vojux. Ta walka to prawdziwa rzeź! Ale pokazuje tylko, jak zaprawione w boju są obie te drużyny. I trochę powinno tam, gdzie już w tym momencie najsilniejsze postaci ma Illuminar Gaming, to jeszcze przy okazji chcę podbić Senna. Zdobyła te swoje 100 staków, będzie coraz niebezpieczniejszą postacią i ten Ragnarok to chyba trochę za późno! To faktycznie będzie koniec świata, nie dla ciebie, Benek! O, zobaczcie, jeszcze Czajek z tym pięknym driftem, to jest Tokyo Drift po prostu, no pięknie, opony spalone, czuję ten smród KNF, bo za chwileczkę jeszcze może, o, wleci jakieś zatankowanie, ale widzimy, że próbuje solo wygrać tę grę, grzybek, obrażeń, to jest legalne, tyle zadać, triple kill dla małpy! Ja cię kręcę, Sylvan, ile on tutaj damage'u zrobił, to jest absolutnie szalone. Uratował grzybek, Barona, uratował KNF. Wojuks jeszcze być może przeżyje to wszystko, Melonik będzie go szukał, nie trafia tym budynkiem. Papa Tabaczi, mnóstwo obrażeń przyjmuje na twarz, ale przeżyje, bo Shield Bow jest tak potężny. To Wojuks przeżyje, to jest chyba ważniejsze. Melonik ewentualnie będzie szukał jakiegoś Q, może skok do przodu, ale pamiętajmy, Skader Rubik trafiony, co najważniejsze, są opóźnioną kursę, nie poczekać. Wydaje mi się, że są w pozycji, gdzie mogą w sumie przedłużać grę, ale jednak próbowali koń flipować na tym Baronie. Widzimy do przodu jednak Chipsy, pięknie rozbija. Tym bardziej wypadało użyć tego Ragnaroka, ale czeka Melonik nie na biednego Olafa, ale właśnie na Sevensa. Do przodu, podesłam flash. Widzimy jednak, Czajek zagrywa ścianę, która pokrzyżowała plany przeciwnemu. To robi tak, jak o tym mówiłeś, ale zbytnio zabójca. Spał wręcz w przeciwnej drużynie, w jej objęciach Chipsy, a tak naprawdę kupił jedynie czas. Będzie martwy. Będzie martwy. Czajek trochę się minął tutaj z powołaniem, ale trzy trupy na koniec dla niego Sylvan. Kolejna bardzo zacięta walka. 1000 punktów zdrowia będzie szukał smajta, ewentualnie Benek. Papa Tabaczi zrobił to wczoraj. Oczywiście, ale tutaj myślę, że nie będzie próbował nawet. Flash od Czajka, zdecydowanie kupuje mu pozycję, ale grzybek dalej szukający. Ze strony Benka! Skradziony wreszcie smok, biorąc pod uwagę, w jakiej pozycji byli zawodnicy Illuminar Gaming. Ale Melonik mówi, że skoro bierzecie smoka, to my bierzemy wasze życia. To jest podatek, który musicie zapłacić. Na miejscu jednak Wojuks. Dobra, Zonia, Czajek wyczuł. Oj, Mateusz, walczy z Wojuksem i pokazuje mu, kto ma dłuższe doświadczenie i większą wiedzę w ultralidze. Benek również na miejscu. Zostanie tutaj właśnie, to będzie twój grup, tu zostaniesz pogrzebany. Ja on już wiedział. Illuminar Gaming wydaje mi się, że będzie starało się jak najszybciej, jak puszkę sardynek, otworzyć bazę. Z potencjałem Illuminar Gaming będzie chciał ten potencjał playoffowy ukrócić tu i teraz. Chipsy, Melonik, Czajek, to byli nasi bohaterowie, jednak Czajek na sterowniku! Wyłapany oczywiście i nawet chyba mu Zonia w tym momencie nie pomoże, zignajtowany, zobaczmy, ostatecznie jest to pole skończony! Grzybek, to właśnie mówiliśmy, to właśnie naznaczaliśmy, on nie próbuje, jego ultimate jest fenomenalny, a Melonik zatrzymuje, czekasz!
jako bodyguard Melonik jest w stanie chyba każdemu sprostać. I to zdecydowanie podsumowuje performance w tej grze. Idealne rozprowadzenie tej ostatniej walki. Zivan, to była okazja na Melonik czteroosobowych nar. Nie, bo był trzyosobowy. A wydaje mi się, że cztero, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ostatecznie teamfight wyczyszczony. Illuminar Gaming zgarnia 10. zwycięstwo, a tym samym stawiają się wyżej od Pompy, a niżej od Agoro. I dalej są w grze. W walce o pierwsze miejsce.